Cześć, witamy Was w nowym składzie. Spokojnie, Mateusza nie zabiliśmy, nie leżą w tej chwili w piwnicy w czarnym worku. A ze mną siedzi Marcin z Giszczajna Polska. O co tu chodzi? Postanowiliśmy połączyć siły i teraz Rootblock to także Giszczajna Polska. Powiemy Wam za chwilę, o co w tym wszystkim chodzi. My z Mateuszem będziemy zajmować się nadal wideo. Jest to po prostu element naszego dalszego rozwoju portalu i całego projektu Rootblock. Więc my nie chcemy rozmieniać się na drobne i po prostu będziemy kontynuować działania, no tak jak działaliśmy. Czyli Mateusz zajmuje się głównie operatorką i montażem, ja zajmuję się występowaniem przed kamerą, natomiast oczywiście wymieniamy się tymi rolami, bo Mateusz też występuje, jak wiecie. A portal chcemy oddać w ręce Marcina, który będzie redaktorem prowadzącym rootbloga.pl, tak naprawdę rootblog.pl. I Marcin, powiedz mi, co będzie się działo, a właściwie nie mi, a widzą, bo ja już to wiem, i co planujemy i jak to będzie wyglądało, czy Giszczajna straci na swojej wartości, Giszczajna Polska umiera, co się dzieje, powiedz. Giszczajna Polska nie umiera, Giszczajna Polska, strona, która istnieje teraz, zostanie wygaszona. Myślę, że to będzie na końcu listopada. Teraz jeszcze wszystkie treści, które tam znajdziecie, będą dla Was dostępne. Recenzje stopniowo przerzucane są już na rootblog.pl. Strona jest już dla Was dostępna. Możecie wejść na nią w każdej chwili. Znajdziecie tam też nowe teksty, nie tylko dotyczące chińskiego sprzętu, lecz nie zamykamy się wyłącznie na chiński sprzęt już teraz. Otworzymy się na nowe, aczkolwiek będziemy Was także bombardować newsami prosto z Chin, których nie wrzuca nikt inny. Dzięki współpracom, dzięki temu, że redakcja cały czas się rozwija i dzięki nawiązaniu właśnie współpracy z Rootblogiem będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze więcej i jeszcze ciekawiej. Dokładnie, a powiedz mi, co z redaktorami? Jak to będzie wyglądało? Czy przenosisz cały swój skład? Jak dalej to będzie? Wszyscy redaktorzy, których znacie, których teksty czytaliście, którzy byli aktywni na Giszczajna Polska praktycznie od samego początku istnienia portalu, będą tworzyć teraz rootblog.pl. Dzięki czemu treści, które lubicie, formę, którą lubicie, ona zostanie, ona będzie szła dalej i będzie się dalej rozwijała. Nie tracimy, zyskujemy. Dzięki temu możemy Wam kompleksowo zapewnić w tej chwili dostępność treści. Jeden woli oglądać film, drugi woli przeczytać. W tej chwili, łącząc doświadczenie Marcina i jego redakcji w pisaniu i łącząc nasze doświadczenie w wideo, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową dawkę wiedzy Wam ze świata technologii w takiej formie, która jest dla Was najlepsza, a łącząc siły mamy po prostu większe możliwości. Także już teraz zapraszamy Was na stronę rootblog.pl. Możecie tam zobaczyć nowości, tak jak Marcin powiedział, oraz te artykuły, które były na Giszczajna Polska. No i oczywiście subskrybujcie kanał Rootbloga dalej, bo tutaj się będzie działo jeszcze więcej i oczywiście gościnne występy Marcina u nas oraz nasze gościnne artykuły na Rootblogu. Natomiast core będzie nadal zachowany, więc mam nadzieję, że podoba Wam się taka nowa forma i dajcie znać, co o niej myślicie. Chyba tyle. Krótko i na temat. Tak jest. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, co sądzicie o takiej fuzji. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał i subskrybujcie kanał Rootblog IT i wchodźcie na rootblog.pl. Czołem!